Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my sobie jak zawsze kontynuujemy nasze przygody z grą I Am Alive. To już jest trzeci epizod, ogólnie rzecz biorąc, czyli tak jak wspominałem, gra zapisuje nam się tutaj epizodami i bardzo ważne jest, żeby o tym pamiętać. Bo ostatnio chciałem zakończyć, chciałem zakończyć troszkę wcześniej w poprzedni odcinek, dlatego tam w pewnym momencie możecie zauważyć taką dziwną... W sensie przeskoczenie jest jakby kadrów, jest cięcie, które bez komentarza potem jest ten przez chwilę, bo tam właśnie w tym momencie chciałem zakończyć, ale potem dopiero się zorientowałem, że... nie miałem tej pewności, ale tak na wszelki wypadek zacząłem kontynuować dalej grę i okazało się, że faktycznie gra się zapisuje co epizod, więc teraz już będę miał tą stuprocentową pewność, że tak faktycznie jest. No czyli krótko mówiąc, jeden epizod to będzie jeden odcinek, tak planuję nagrywać. No i zobaczmy, mamy tutaj mapę, mamy niezły już ekwipunek, co nie? Na razie jeszcze nie używam, żeby to zrespić, ale ekwipunek mamy niezły. No jesteśmy też w budynku, który ma też sporo pięter. My musimy dostać się tu, widać, na czwarte piętro. To jest te bezpieczne miejsce. Nie wiem, dlaczego akurat to jest bezpieczne miejsce. Mamy też piwnicę. No oczywiście my troszkę poeksplorujemy, zanim sobie pójdziemy właśnie na te czwarte piętro. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy tu za dużo ludzi, a jeśli nawet, to będzie dosyć łatwo ich załatwić. Takie mam nadzieję. Bo mamy tylko jeden nabój, więc tutaj musimy naprawdę ostrożnie działać, bo... The good spots are upstairs. You've been here? With my mommy, yeah. Well, hopefully the good spots aren't too dusty. No dobra, zobaczymy. W każdym razie naprawdę musimy to być bardzo ostrożni, bo ten jeden nabój to jest nasze wszystko. Kurde, na razie widzę tylko przejście w dół, no ale dobra, chyba nie mamy wyboru. Jeszcze nie czas tam iść, podpowiedź. Ale pytanie, czy możemy? To mnie ciekawi. Okej, może nie czas jeszcze tu iść. Taka podpowiedź mi się wyświetliła. Jeszcze nie czas tam iść. No dobra, no, podpowiedź mówi, że jeszcze nie czas tam iść. No dobra, to chodźmy na górę. Choć w sumie jestem ciekaw, gdzie byśmy mogli dojść. Czyżbyśmy sobie bardzo skrócili, że tak powiem, fabularny wątek. Dobra, czyli musimy się dostać ogólnie rzecz biorąc jakoś na górę. No ale tutaj jest taki... A nie, jest przejście, bo ja tu na początku tego nie zauważyłem. No cóż, niezła dziura, szczerze powiedziawszy. No dobra, chodźmy może tutaj na górę. Czy może, albo jeszcze na chwilę tutaj chodźmy, w dół. Zobaczy, czy może tutaj jest coś fajnego. No niestety tutaj nic nie ma fajnego. Dobra, nie mamy chyba innego wyboru, jak po prostu pójść na górę. Tak więc chodźmy. Idziemy do tego bezpiecznego miejsca. Musimy dostarczyć dziewczynkę chyba im, jej rodzicom. Która się zgubiła. W sumie dobre pytanie, czemu ona została sama. Co się takiego musiało wydarzyć, że dziewczynka została sama. Przydałoby się jakieś jedzenie, ewentualnie naboje. O, momencik, tutaj coś jest. Not that way. The good spots are up higher. Tu i tak jest zablokowane, dziewczynko, wiesz? No dobra, widać, że ten sklep jest chyba... O, tutaj coś jest, widzicie? Jednak coś znaleźliśmy. Podpowiedź. Wciśnij E, aby zamocować podczas wspinaczki. Kurczę, no po prostu za wolno przeczytałem. I czyli krótko mówiąc, jakąś nową rzecz zdobyliśmy. Zobaczmy tak właściwie, co to jest. Naciśnijmy T. No i co? Zobaczmy może tak po prostu. Co to jest? Jeden. I nie mogę zobaczyć, co to jest. Ekstra. Może jakaś podpowiedź po raz kolejny by się tu wyświetliła, bo ja wiem. Bo ja muszę coś z tym zrobić, ewidentnie. Mam taki problem, że nie wiem co. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest, wiesz. Like to, but I can't.
Dobra, teraz mam taki haczyk sobie, dzięki niemu mogę troszkę odpocząć. To mi, że tak powiem, pozwala przetrwać dodatkowo. Kurczę. Nie wiem, i tak nie wiem, czy uda mi się przetrwać, bo właśnie wykorzystałem ten haczyk, szczerze powiedziawszy. Wciśnij E, aby zamocować podczas spinaczki. Kurde, umieram chyba. Dawaj! Musi ci się udać, człowieku! Cholera. Mało brakowało. Ach, cholera, niedobrze. Bardzo niedobrze. Jedną kontynuację właśnie straciliśmy. Kurczę, dobra. Wiecie co? Musimy w takim razie zrobimy taki myk, że musimy podleczyć troszkę, że tak powiem, wytrzymałości. Zregenerować się znaczy. O, widzicie, tylko wytrzymałość. Czyli to musimy zwiąć. Weźmiemy to. Dzięki temu nasza wytrzymałość w pełni się zrestartuje. I dzięki temu być może uda nam się to przetrwać. Musimy działać szybko w każdym razie. Tak umiejętnie musimy działać. Musimy tak szybko działać. Przemieszczać się na duże odległości. O, teraz. I teraz dopiero. Dopiero teraz tak naprawdę tego użyć. Widzicie? Jak nam się opłaciło. Niestety to ma użycie tylko raz, ale dzięki temu możemy odpocząć. No dobra, czyli teraz już wiemy, którędy się udać, no to lecimy dalej. Musi nam się udać. O, i teraz już szybciutko tutaj w lewo lecimy i powinno się udać. No, teraz elegancko, uff, mało brakowało, ale się udało. Troszkę straciliśmy tej wytrzymałości, tam widać na końcu, że troszkę nam zeszło. No ale przynajmniej udało nam się dostać na górę, co nie? Najgorzej, że jedną kontynuację zmarnowaliśmy, a kontynuacje tutaj są naprawdę cenne. Nie mogę sobie już na to pozwolić. Już po raz drugi zmarnowaliśmy sobie troszkę, nie, raz z głupoty, a drugi raz teraz przez nieumiejętność i nieprzygotowanie się do zadania. Też poprzez, można powiedzieć, też nieznajomość tak naprawdę. Not that way. The good spots are up higher. Co ty masz z tymi niedobrymi miejscami? Może ja tutaj przyszedłem, żeby troszkę poeksplorować, jakby nie patrzeć. Wydaje mi się, że może jak tak dalej pójdzie, może byśmy coś faktycznie tu mogli znaleźć. A, nie, to tędy przyszliśmy, dobra. Tutaj już niczego nie ma, rozumiem, tak? Już nie ma tu żadnych schowanych, jakichś niesamowitych itemków. Chyba niestety nie. No dobra, to chodźmy na górę, musimy się w końcu dostać do tego całego schronu, o którym mówi cały czas dziewczynka. Sounds like there's someone below us. Słyszeliśmy jakiś kaszel, krótko mówiąc, nie jesteśmy sami, jak się okazuje. Ale nie widzę nikogo. To przez ten pył chyba. Przez ten pył widoczność nam się osłabia. Dobra, zobaczmy, gdzie jesteśmy. Tu jest już bezpieczne miejsce, więc może się nie przejmujmy tym kaszlającym gościem, tylko zabierzmy właśnie naszą kochaną dziewczynkę w bezpieczne miejsce. O, czyli tu jest bezpieczne miejsce. There are generators here. I can recharge my camera batteries. Henry. Henry, you there? Yeah, don't worry, I'm here. Just checking. We're inside the mall. Hey, what's going on? It's May, she's coughing. Probably from the dust. She doesn't look... Oh, wait. She's got a fever. She's burning up. Shit. Okay. You need to find one of those crates the military dropped right after the event. It'll have medicine. Where's the best place to find a crate that hasn't already been scavenged? Search for places that are hard to reach. Like high rooftops, high buildings. Maybe you'll find one someone else missed. Okay. There's a lookout point on the top floor of the mall. If there are any crates on the rooftops, that would be a good place to spot them from. Idź do punktu obserwacyjnego na 6 piętrze. Tak, tutaj musimy się dostać? Tak, musimy się teraz dostać na 6 piętro. No dobra, czyli czeka nas mała wędrówka. O, mamy jedną kotwę, na pewno ona się nam przyda w razie czego. A tutaj ogólnie rzecz biorąc zostawiamy dziewczynkę. Miejmy nadzieję, że tutaj nikt jej nie znajdzie, bo jeśli ktoś by ją znalazł, to na pewno by to się źle skończyło. Bardzo źle by to się skończyło dla niej. Cóż, ale niestety nasz bohater musi zaryzykować i ją tutaj zostawi. Miejmy nadzieję, że faktycznie nic się nie wydarzy. Miejmy taką nadzieję. O! O, zawsze napój gazowany też się dodatkowo przyda. No dobra, chodźmy. Co
Tutaj też słychać jakieś odgłosy innych ludzi, aczkolwiek nikogo nie widzę w tej chwili. No i pytanie teraz, którędy się dostać faktycznie tam, gdzie ja chcę się dostać, czyli tam wyżej. Tutaj możemy spróbować, nie? O, tędy właśnie. Jak myślicie? Poczekaj, wejdźmy jeszcze na chwilę. Bo tu znowu tak, może na początku się rozejrzyjmy. No, kurczę, wysoko tu jest. No ale dobra, nie mam wyjścia, musimy zaryzykować, co nie? Lecimy na improwizorkę. O, jest jakieś wejście na górę, więc może nie jest tak, nie ma takiej tragedii. Dasz radę tędy wejść? Dasz radę, dobrze. Zobaczmy, czy z tyłu. Teraz musimy tutaj przejść na drugą stronę. Mam nadzieję, że tym razem kotwa nie będzie nam potrzebna, gdyż... No, nie chciałbym jej tracić po prostu niepotrzebnie. Dobra, jest, jeszcze trochę mam tej wytrzymałości. Gdy wyczerpnie ci wytrzymałość, możesz, aby wykonać skrajny wysiłek, zamontować kotwę za pomocą... Dobra. Nie no, liczę, że tym razem może jednak kotwa nie zostanie wyczerpana, gdyż... Albo jednak... Cholera, no niedobrze. Kolejna kotwa została wyczerpana, no ale z drugiej strony, co mogliśmy zrobić tak naprawdę? No chyba nie mieliśmy tutaj za dużego wyboru tak naprawdę, bo... No jesteśmy już naprawdę wysoko i no musieliśmy się ratować. Nie wiem, jak się dostać wyżej. No dobra, improwizorkę robimy. Och, teraz się uda. Wow. Mało, patrzcie, ile energii straciliśmy. Naprawdę kotwa nam tutaj uratowała życie tak naprawdę. O, kolejna kotwa. Dobra, widzimy, naprawdę tutaj trzeba o siebie nieźle dbać, bo jeśli o siebie nie dbamy, to w łatwy sposób możemy tutaj polec. No dobra, teraz nie jestem pewien. Nie, teraz tutaj, bo za pierwsze co mi przyszło do głowy to super skok, ale teraz sobie myślę, że to byłoby pod trochę chyba z głupie posunięcie. Tam, czy tam dałoby się dostać? Właśnie, no też nie jestem przekonany, czy tam dałoby się dostać, co nie. Niby jestem jakiś platforma, ale no nie jestem przekonany, choć... Z drugiej strony, gdybyśmy się rozpędzili, no nie chcę ryzykować, naprawdę nie chcę ryzykować, bo tutaj, no tu jest, kontynuacji nie mamy za dużo. Dobra, tędy chyba będzie dobry pomysł, żeby pójść. Tutaj, tu, teraz się troszeczkę, wow, ale mieliśmy farcika. Dobrze, że nasz bohater jest taki uzdolniony. No jesteśmy, zobaczmy, na którym jesteśmy piętrze. Jesteśmy już na szóstym, czyli właśnie na tym piętrze, na które chciałem się dostać. Miejmy nadzieję, że nic nas tutaj złego nie spotka, choć... Coś słyszeliśmy, czyli możemy sugerować się tym, że faktycznie ktoś w tym sklepie jest poza nami. W końcu całe miasto tutaj jest, teoretycznie. W całym mieście na pewno się znajdzie kilka osób, które, no choć na pewno choć jedna osoba się znajdzie w tym sklepie. W końcu duży sklep i duże miasto, dużo ludzi. Ale jeszcze na razie mieliśmy szczęście, jeszcze nikogo nie spotkaliśmy. Ale to kwestia czasu. Tutaj mam jakieś restauracja. Ciekawe, czy tutaj coś leży. Wejdźmy może za ladę, zobaczmy. O, widzicie? Środki przeciwbólowe, bardzo dobrze, one się przydadzą nam. Tu jeszcze coś jest, o. Podniosłeś kanister, o, bardzo dobrze. Tu jest niby jakiś generator, ogólnie zobaczcie, jaki ładny widok tutaj na zniszczone miasto mamy. Dobra, nie wiem, czy nam to coś dało, szczerze mówiąc. Tu jeszcze, o, kolejne, patrzcie, ile rzeczy tu znajdujemy. Aktywuj teleskop. That looks like one. Probably why it hasn't been touched. Looks like the building was under construction before the event. Uruchom platformę do plac wysokościowych. Naprawdę ty chcesz się tam dostać? Czy ty widzisz, jak to jest daleko? Człowieku, to jest sąsiedni budynek. Wiesz, ile ci czasu zajmie, żeby się tam dostać? Dobra, zanim jednak uruchomimy tą całą maszynę, to jeszcze na chwilę tutaj się zagłębmy. Tak tylko pobieżnie, żeby luknąć i tutaj zabrać potrzebne nam rzeczy. Czyli to po pierwsze. O, czyli jedzenie w puszce, to się zawsze takie rzeczy na pewno się dalej przydadzą. I tutaj jeszcze na chwilę się wychylmy, zobaczmy co tu jest. Tu jest, widzę, że zejście już na dół jest, dobra. To nie będziemy schodzić, tylko sobie jeszcze uruchomimy na początku właśnie tą całą maszynę. Cokolwiek ma to dać naszemu bohaterowi. On jest geniuszem, on chce to zrobić, więc to też zrobimy. Co się stało? Zjechałeś? Naprawdę? To koniec? A tam jeszcze jakiś poziom był, kawałek jakiegoś poziomu jeszcze był.
Dobra, musimy założyć taką wersję, że będzie się dało do tego sklepu wrócić. Ale nie, no czuję się zdruzgotany tym razem. No ale dobra, powiedzmy, że to jest pewnego rodzaju ta pseudonieliniowość, zobaczmy. No dobra, no i w tym też sposobie zakończyliśmy kolejny epizod jaki się dział w sklepie tym razem. No ten epizod był trochę chyba krótszy niż dwa poprzednie, choć ciężko mi to określić. No dobra, no i w tym też akcencie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Jestem trochę na siebie zły, że tak szybko zjechałem, bo tam jeszcze coś teoretycznie było, no ale z drugiej strony, no skąd mogłem wiedzieć. Czyli teraz nasz bohater chce się dostać do tego konteneru, co jest tak wysoko na wysokości, sobie wisi. No czy mu to się uda? No to koniecznie oglądajcie. No, tak jak mówiłem, jako że chcę epizodami nagrywać, to teraz się z wami pożegnam i do usłyszenia w kolejnej części. Cześć wszystkim!